sama ujawniła kwestię nagrań na sesji Rady Gminy, robiąc z tego sprawę publiczną. Sama była autorką interpelacji, którą dała do podpisu panu radnemu Świtkowi i do przeczytania na sesji. Wysoki Sąd, zasady logiki i doświadczenia życiowego wskazują na to, że pomimo iż treść tej interpelacji spisał prawnik, jak twierdziła pani Gonicka, to ona sama w rzeczywistości była autorką tego dokumentu. Wiadomym jest, że gdyby pani Elżbieta Gonicka nie udała się do prawnika z prośbą o sformułowanie takiej interpelacji, no to sam z własnej inicjatywy dokumentu by tego nie sporządził. Budzi jedynie zdziwienie Wysoki Sądzie, że pani Gonicka nie ma odwagi do tego, aby się przyznać, że w gruncie rzeczy była autorką tej interpelacji i inicjatorką jej odczytania na sesji. Wiedząc m.in., że na tejże sesji są przedstawiciele prasy lokalnej, pragnę również podkreślić, że kierowane słowa na sesję Rady Gminy pod adresem pani Elżbiety Gonickiej były wyrazem uzasadnionej i dopuszczalnej krytyki, której to margines w Wysokim Sądzie w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne jest znacznie szerszy. Krytyka ta była związana z ujawnionymi nieprawidłowościami w kierowaniu przez Elżbietę Gonicką placówką oświatową. Nie może w Wysokim Sądzie być przecież tak, że osoba, która kieruje daną jednostką i w dodatku w sposób nieprawidłowy będzie wolna od uwag czy krytyki przełożonego nawet na forum publicznym. Pani Elżbieta Gonicka nie może oczekiwać, nie mogła i nie może specjalnego traktowania, poruszania na sesji czy Radzie Gminy, na sesji Rady Gminy wyłącznie tematów, które będą dla niej wygodne i po jej myśli. Wysoki Sądzie, użycie zwrotu przez pana wójta na sesji, cytuję, pani traktuje szkołę jak własny folwark, takie niestety odnoszą wrażenie, było użyte w trakcie wymiany zdań z panią Elżbietą Gonicką na temat podległości służbowej, która to z pani Gonickiej, która to pani miała cały czas problem z akceptacją tejże podległości. Sformułowanie to nie miało charakteru kategorycznego, o czym świadczy również fakt, cytuję, to sformułowanie, takie odnoszę wrażenie, o czym zapomniał tutaj pełnomocnik pokrzywdzony i dodać, cytując tę wypowiedź. Użycie zwrotu, że mam ograniczone zaufanie do dyrektora, związane było w Wysokim Sądzie z brakiem woli wykonywania poleceń przez przełożonego, przez panią Gonicką. Pragnę podkreślić, że pan Jacek Misztel nigdy nie miał na celu zniesławienia pani Elżbiety Gonickiej, jedynie stosował nadzór nad swoim podwładnym i ujawniał jego nieprawidłowe kierowanie szkołą. W zamian za to został postawiony w stan oskarżenia, który jest przejawem retorsji, m.in. za nałożone kary nagan i w zamian za egzekwowanie poleceń, które wydawał pani Gonickiej. Wysoki Sądzie, tutaj kluczowym dowodem na to, że ta krytyka była uzasadniona, było dokonanie podwójnej, wydanie podwójnej negatywnej oceny pracy pani oskarżonej i nie tylko ocenę tę wydawał pan wójt, ale druga ocena pracy była wydana przez niezależny zespół. Oceny negatywne stały się podstawą do rozwiązania stosunku pracy. Wysoki Sądzie, na zakończenie pragnę dodać, że pan Jacek Misztal zarówno w środowisku pracy, w środowisku, w kręgu znajomych, w rodzinie jest osobą spokojną, zrównoważoną, konkretną. Nigdy nie miał na celu poniżania innych osób, ani ich zniesławiania, ani nękania, czy tutaj niszczenia komuś życia. Także absolutnie, Wysoki Sądzie, są to twierdzenia bezpodstawne i zupełnie niesprawiedliwe, wręcz obraźliwe w stosunku do mojego mandanta. Zadaniem i celem mojego mandanta w pracy zawodowej jest należyte wykonywanie obowiązków służbowych, a nie utrudnianie życia swoim podwładnym. Pan oskarżony cieszy się nieposzlakowaną opinią, jest osobą niekaraną i tylko za to, Wysoki Sądzie, że domagał się wykonywania poleceń służbowych w granicach przysługujących mu kompetencji, czy dążył do eliminacji nieprawidłowości w zarządzaniu przez Elżbietę Gonicką szkołą, został postawiony w stan oskarżenia. Wysoki Sądzie, jest to ogromna niesprawiedliwość i przykład ludzkiej niewdzięczności. Mając powyższe na uwadze, Wysoki Sądzie, wnoszą o uniewinnienie pana Jacka Misztala od zarzucanych mu czynów i zasądzenie kosztów procesu od oskarżycielki prywatnej na rzecz oskarżonego. Dziękuję.